za każdym razem, kiedy walczę, jest to albo ważna, albo najważniejsza walka, tak, która przybliża mnie do tego, żeby zawalczyć o kolejne mistrzostwo świata. Tym razem bronię swojego pasa WBC Intercontinental i no i tutaj będę musiał też wznieść się na swoje wyżyny, żeby pokonać Cleveriego. Jest to utytułowany zawodnik. Przyjechał tutaj po to, żeby mnie pobić, po to, żeby wygrać. Mi pozostaje tylko jedno, wyjść do ringu, wygrać pojedynek, jeżeli się nadarzy okazja, znokautować go. Ja zawsze powtarzam, że nie boksuję tylko dla siebie, dla swoich nabyczy, dla rodziny, ale też dla kibiców, którzy siadają przed telewizorami, którzy przychodzą do UIC czy na inne hale, płacą za bilety i chcą zobaczyć dobre show i dobrą walkę bokserską. Także tutaj chyba w Chicago mam jednych z najwierniejszych fanów. No i chcę się im pokazać jak najlepiej, tak? Walkę tu z Chicago na żywo komentować będzie redaktor sportowy Sebastian Szczęsny, a towarzyszyć mu będzie nie kto inny jak tylko sam Artur Szpilka. Dokładnie, Artur Depin Szpilka, także Artur, tak, z Arturem teraz troszeczkę lepiej się, jeszcze lepiej się zakolegowaliśmy, zaprzyjaźniliśmy, bo znamy już Artura bardzo długo, znamy się z kadry, ale wiadomo, ja mieszkałem później w Stanach, on w Polsce. Ten kontakt był nieraz telefoniczny albo w ogóle. Spotykaliśmy się na różnych galach, też tutaj w Chicago. Teraz, kiedy spędziłem te trzy tygodnie na obozie w Houston, to troszeczkę się bardziej zakolegowaliśmy. Powspominaliśmy sobie stare czasy. Wszystko jest na plus. Ja muszę tylko wyjść do ringu w piątek, pokazać, że jestem lepszy, wygrać z Nathanem Cleverley i zrobić następny krok w mojej karierze.